Dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich na trasie dotrzymanego słowa prawa i sprawiedliwości. Nie zwalniamy tempa. Dzisiaj inaugurujemy kolejną wielką akcję, inicjatywę pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Serdecznie witam na konferencji prasowej właśnie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, któremu towarzyszy wicepremier i minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Jako pierwszy głos zabierze pan prezes Jarosław Kaczyński. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, stoimy, stoimy obok ogrodzenia, które zabezpiecza znaczną część naszej wschodniej granicy, a szczególnie ten najbardziej niebezpieczny odcinek, to, to jest białoruski. To jest 187 km tego rodzaju ogrodzenia. Przeszło 200 km urządzeń elektronicznych 800 km kabli. To wszystko łączy w ten sposób, żeby ta granica była bardzo trudna do przekroczenia. To pozwoliło na zatrzymanie tej ofensywy, ofensywy Łukaszenki i Putina przeciwko Polsce, z użyciem ludzi, którzy nie byli uchodźcami, byli emigrantami ekonomicznymi, którzy uznali w pewnym momencie, że ta droga, droga przez Polskę, najpierw przez Białoruś, Często przez Rosję, a później przez Polskę, otwiera przed nimi jakieś perspektywy. Żeby było jasne, to też nie byli, przynajmniej w ogromnej większości, ludzie, którzy w ich własnych krajach należeli do tych najbiedniejszych. To była część, może ta dolna, klasy średniej tych państw, bo inaczej nie mieliby pieniędzy na to, żeby opłacić tych, którzy ich tutaj przywozili, żeby opłacić te, można to tak określić, haracze, które trzeba było dać, żeby się tutaj znaleźć. To była wojna hybrydowa. To jeszcze raz bardzo mocno chcę podkreślić, bo po dziś dzień są tacy, którzy twierdzą, że te wszystkie przedsięwzięcia, najpierw obrona bez tego ogrodzenia i dalej trwająca obrona, to przedsięwzięcie, Niehumanitarne przedsięwzięcie, które w gruncie rzeczy godzi w pewne przyrodzone prawa człowieka. To nie byli uchodźcy, jeszcze raz to podkreślam, to byli ludzie, którzy szukali lepszego losu, ale jednocześnie dali się wykorzystać zbrodniarzom, bo tak to trzeba określić którzy chcieli zdestabilizować nasz kraj. To się im nie udało. Dzięki temu, że władze, władze, które zostały stworzone przez Prawo i Sprawiedliwość, Komitet Bezpieczeństwa, na którego czele stałem wtedy ja, ale którego członkiem był jego dzisiejszy przewodniczący pan premier Błaszczak, już po pierwszych wiadomościach z Litwy o tym, że tego rodzaju akcja trwa, podjął odpowiednie decyzje. Najpierw co do tego, żeby tu było takie ogrodzenie z drutu tak zwanej koncentriny, a później, przy czym te decyzje były oddzielone od siebie dosłownie o kilka dni, żeby zbudować to ogrodzenie. Tego rodzaju ogrodzenia istnieją w wielu miejscach w Polsce, przepraszam, w Europie. Dzisiaj jest i w Polsce ale także na świecie i to jest metoda sprawdzona. Odwołaliśmy się do niej i chociaż w ostatnich miesiącach było 10 tysięcy, około 10 tysięcy prób przekroczenia granicy mimo istnienia tego, okrążenia, tego ogrodzenia, to można powiedzieć, że w tej chwili tereny przygraniczne i cała Polska jest bezpieczna. To było przedsięwzięcie, w którego powstanie nie wierzyli nasi przeciwnicy. Nie chcę tutaj cytować niekiedy no niezbyt kulturalnych określeń przewodniczącego Tuska, odnoszących się do perspektywy budowy tego ogrodzenia, ale istotą jego stwierdzeń było to, że to nie powstanie. No powstało, każdy może to zobaczyć i to na całej długości. Powstało, i jeszcze raz podkreślam, bardzo dobrze nam służy. Jest potrzebne i obawiam się, że jeszcze bardzo długo będzie potrzebne. Ale warto w kontekście właśnie tego wydarzenia stwierdzić, że nasza władza ma to do siebie, że potrafi wymyślić odpowiednie rozwiązania w trudnych sytuacjach i potrafi je następnie zrealizować. I to dotyczyło różnych spraw, tym także tej bardzo dla Polski niebezpiecznej, która jest przedmiotem tej konferencji prasowej. Czyli krótko mówiąc, rzeczywiście spełniamy swoje obietnice. I ta trasa spełnionych obietnic to będzie właśnie pokaz tego, przypomnienie tego, że obietnice są spełniane, że w Polsce można coś zrobić, że to nie jest tak, że w Polsce nic nie można, bo w tym poprzednim ustroju, bo my uważamy, że po 15 roku dokonaliśmy w Polsce zmiany ustroju, rzeczywiście zrobić cokolwiek, co było przedsięwzięciem o charakterze społecznym, przedsięwzięciem zbiorowym, było niezwykle trudno. Właściwie to nie wychodziło. Zupełnie nie wychodziło. Teraz wychodzi. No, sprawa polskiej armii, jej zwiększenia i radykalnego wzmocnienia poprzez zakupy uzbrojenia i własną produkcję, którą prowadzi w tej chwili pan minister, pan premier, jest też tego bardzo dobrym przykładem. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałem powiedzieć, związana merytorycznie z tym, o czym już mówiłem i z tym miejscem, w którym jesteśmy. Otóż w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, przypomniano sobie sprawę relokacji, chociaż ona właściwie została już zamknięta, to znaczy przymusowego rozdzielania imigrantów. Otóż chcę mocno podkreślić, że nasz rząd się na to nigdy nie zgodzi. Nie zgodziliśmy się przed laty i nie zgodzimy się także teraz. Doprowadziliśmy w pewnym momencie do tego, że, powtarzam, sprawa została zamknięta, no ale dzisiaj są tacy, którzy najwyraźniej chcąc, by Europa się w jakimś gwałtownym tempie i to w sposób negatywny zmieniała, a być może chcąc także tym państwom, które się przeciwstawiły, zrobić na złość, do tego wracają. Jeśli chodzi o Polskę, tu na pewno nie będzie zmiany stanowiska. Będziemy bronili naszego prawa do bycia gospodarzem we w własnym kraju. I o to tutaj przede wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby Polacy mogli sami decydować o tym, jak ma wyglądać ich kraj, jak ma wyglądać ich bezpieczeństwo, jak ma wyglądać ich życie, jakie mają mieć obyczaje i tak dalej i to jest właśnie kwestia naszej suwerenności i tej suwerenności będziemy bronić. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie prezesie, a teraz o zabranie głosu bardzo proszę pana ministra Mariusza Błaszczaka. Bardzo proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, prawo i sprawiedliwość odznacza się skutecznością w działaniu. Jak powiedział pan premier Kaczyński, kiedy niemal dwa lata temu otrzymaliśmy sygnały, które świadczyły o tym, że może dojść do kryzysu, może dojść do ataku hybrydowego na Polskę ze strony Białoruskiej, rozpoczęliśmy działania, które zakończyły się właśnie pobudowaniem tego ogrodzenia. Te działania rozpoczęła interwencja wojskowa polegająca na tym, że zostało zbudowane ogrodzenie, tymczasowe ogrodzenie. To ogrodzenie Przysłużyło się do tego, żeby zatrzymać pierwszą falę ataku. Później powstało ogrodzenie, już docelowe, które dziś możemy zobaczyć. Wtedy również na podstawie decyzji Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, któremu przewodniczył pan premier Jarosław Kaczyński, wojsko polskie wsparło Straż Graniczną. Do dziś żołnierze Wojska Polskiego pełnią służbę tu na granicy z Białorusią. Chodziło o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie, chodziło o to, żeby obronić Polskę przed destabilizacją, a przecież takie były intencje Kremla. Przed atakiem na Ukrainę, żeby zdestabilizować Polskę, żeby odciąć później zaatakowaną Ukrainę od możliwego wsparcia, bo dzisiaj takie wsparcie przecież następuje. Zaraz, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, wtedy Polska wsparła Ukrainę, gdyż nie godzimy się na to, żeby Putin odbudowywał imperium, odbudowa imperium rosyjskiego zawsze. Groziła i grozi Polsce. Mówił o tym Świętej Pamięci Prezydent Lech Kaczyński wielokrotnie w Tbilisi w 2008 roku, czy też na Westerplatte 1 września 2009 roku. Wiernie wypełniamy testament Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wzmacniamy Bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Jesteśmy konsekwentni w działaniu. Chcę też bardzo mocno podkreślić, że póki będzie taka potrzeba, póty wojsko polskie będzie. Wspierało Straż Graniczną. Również widzicie Państwo urządzenia inżynieryjne, inżynierii wojskowej, które stanowią zaporę, jeżeli doszłoby do ataku na Polskę. To są urządzenia inżynieryjne, wojskowe, stanowiące bardzo ważny argument w obronie naszego kraju. Chodzi o to, żeby bronić każdego skrawka, Polskiej ziemi, dlatego też na podstawie decyzji Rządu Prawa i Sprawiedliwości wojsko polskie jest wzmacniane tu na wschodzie naszego kraju. Powoływane są do życia nowe jednostki wojskowe. W województwie podlaskim powstaje nowa dywizja Wojska Polskiego. W poszczególnych miastach powstają garnizony wojskowe. Rozwijamy także wojska obrony terytorialnej, w tym bataliony, które mają charakter wsparcia Straży Granicznej. Wzorowane są na przedwojennym korpusie ochrony pogranicza. W związku z tym. Przeznaczamy rzeczywiście znaczące, znaczące sumy z budżetu państwa, i to też jest zasługa pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, na obronność, dlatego że bezpieczeństwo naszej ojczyzny jest najważniejsze, najważniejsze w sytuacji, w której w Europie toczy się wojna, a naszym celem jest wzmocnienie. Wojska polskiego, tak, aby odstraszyć agresora, aby agresor nie ośmielił się napaść na naszą ojczyznę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie premierze, za to wystąpienie. A teraz bardzo proszę o pytania. Pierwsza redakcja. Dzień dobry, Monika Droste, TVP Info. Panie prezesie, panie premierze, opozycja mówiła wprost, ta zapora jest niepotrzebna, nie powstanie, czy można powiedzieć, to zachowanie było nieodpowiedzialne, patrząc na to, co działo się kilka miesięcy temu. Chciałabym zapytać, jak bardzo ta zapora zwiększyła bezpieczeństwo Polski, bo dziś również rozmawialiśmy z mieszkańcami miejscowości, którzy mówili, że teraz no, nie wyobrażają sobie, co mogłoby się zadzieć, gdyby tej Zapory nie było. Dziękuję. No, przed chwilą razem z panem premierem rozmawialiśmy tutaj niedaleko stąd w Rudawce z bardzo sympatyczną rodziną y, ludzi stale tu mieszkających i pochodzących. Stąd byli tam y, ludzie z pokolenia już starszego, y, właściwie jedna osoba, y, teściowa, matka i teściowa. I bardzo sympatyczne, i mogę powiedzieć, no, na bardzo dobrym poziomie. Małżeństwo, no, było też dziecko. Opowiadali, co tu się działo, kiedy tej zapory jeszcze nie było, i mimo że walczono z tymi próbami przejścia przez granicę, to jednak niektórzy się jakoś tam przedostawali. No, było po prostu niebezpiecznie, ci ludzie czuli się bardzo zagrożeni. Podupadały także przedsięwzięcia gospodarcze. Ci państwo na przykład prowadzili przedsięwzięcie gastronomiczne dla wtedy bardzo tutaj licznych w okresie letnim turystów. No to pod tym podupadło po prostu dlatego, że do tej pory tu przyjeżdża znacznie mniej osób. Jaki jest powód? No właśnie stworzenie tego niebezpieczeństwa wówczas i nieumocnienie jeszcze Świadomości społecznej, tego przekonania, że dzisiaj tutaj już jest bezpiecznie. Być może dla niektórych także ta y, bardzo nieroztropna, to łagodne określenie kampania, że my tutaj łamiemy, o czym już wspominałem, prawa człowieka, no też jakoś y, ma znaczenie, też jakoś na nich oddziałuje, ale sądzę, że to jest margines. Ogromna większość ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że po prostu zrobiliśmy to. Co do nas należało, że nie mogliśmy uczynić inaczej, i że trzeba było nawet przedsięwziąć działania, o których tutaj już pan premier wspominał, działania wojskowe, nawet te, o których nie mówimy, dalej posunięte, bo nie wiedzieliśmy wtedy, co się stanie, jak daleko Łukaszenko się posunie. Musieliśmy być do wszelkiego rodzaju możliwości, jakoś tam przygotowani. No na szczęście, to nie posunęło się poza te awantury, te szturmy z użyciem różnego rodzaju narzędzi, ale jednak bez użycia broni. I na razie ta sytuacja jest właśnie taka. Co będzie dalej? Nic w tej chwili nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak skończy się ta nowa i fatalna, i jednocześnie tragiczna sytuacja na wschód od naszych granic, co będzie dalej działo się na Białorusi, musimy być przygotowani, musimy być bardzo czujni i musimy wobec tego tutaj także na tej granicy realizować związane z tym zadania. Jestem bardzo wdzięczny panu premierowi, panu ministrowi za to, że angażuje w to polskie siły zbrojne, ale oczywiście jestem ogromnie wdzięczny także. Straży Granicznej, która stanęła przed zupełnie nowymi zadaniami, często trudnymi, bardzo trudnymi zadaniami, także funkcjonariuszom policji, wszystkim ludziom w mundurach, którzy walczą tutaj o polskie bezpieczeństwo, o polskie interesy. Bo zadaniem państwa jest podejmować działanie w różnych dziedzinach, ale u źródeł Powstania państwa jest właśnie kwestia bezpieczeństwa. Z tego się można powiedzieć, państwo wywodzi, i dlatego ten obowiązek trzeba traktować jako najważniejszy. Przede wszystkim państwo, czyli władza, musi zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo. To kosztuje, to wymaga wysiłku. No, to też oczywiście wymagało wysiłku. To jest naprawdę 3000 kamer. 2000 bodajże 100 czy 300 y, takich słupów, na których są kamery. To jest mnóstwo różnego rodzaju sprzętu. Wszystko po to, żeby nasza granica była bezpieczna. Jeśli kiedyś, nie daj Panie Boże, przyjdzie taka chwila, w której będzie trzeba tego rodzaju rozwiązania stosować w innych miejscach, to także zostaną zastosowane. Jeżeli te obecnie tutaj istniejące trzeba będzie umocnić, to będą umocnione. Zapewniam Państwa, że ta władza z całą pewnością nie ustąpi. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o kolejne pytanie, ale widzę, że wśród nas jest niewiele kobiet, dziennikarek. To może przepuśćmy panie, bądźmy dżentelmenami panowie. Przepuśćmy, przepuśćmy panie, dajmy szansę kobiecie, dajmy szansę kobiecie, bądźmy dżentelmenami. Panie redaktorze, bardzo proszę, puśćmy kobietę, puśćmy kobietę, puśćmy kobietę. Starzyna Polewko, Polsat news, czy prezydent powinien podpisać ustawę o komisji do spraw badania wpływów rosyjskich? Opozycja mówi, że jest niekonstytucyjna i nazywają ją sądem kapturowym. Szanowna pani redaktor, opozycja mówi najróżniejsze rzeczy. Mówi, że w Polsce jest ogromne załamanie gospodarcze, a jeżeli spojrzeć na okres tych ostatnich lat, tych trudnych lat covidowych, no to Polska jest na czele wśród państw europejskich, jeżeli chodzi o postęp gospodarczy w tym okresie. I tego rodzaju elementów urojonej rzeczywistości jest w tych przekazach bardzo dużo. Urojone są także zagrożenia związane z tymi zarzutami. Natomiast nieurojone są zagrożenia związane z wpływami rosyjskimi w Polsce, które trzeba w końcu zbadać, pokazać opinii publicznej. Tego się zdaje się najbardziej obawiają po to, żeby Polacy wiedzieli, jak to naprawdę było i co nam grozi, że z pewnego rodzaju zjawiskami trzeba po prostu bardzo twardo walczyć. Polska musi się przed różnego rodzaju zagrożeniami bronić i... To posunięcie jest częścią tej obrony. Ja nie mogę tutaj mówić niczego w imieniu prezydenta, ale mam nadzieję bardzo mocną, że podpiszę. Bardzo serdecznie dziękuję, panie prezesie. Szanowni państwo, czas nas bardzo mocno goni, mamy dosyć duże opóźnienie. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi, dziękuję serdecznie panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi. Szanowni państwo, to nie ostatnie nasze spotkanie, jeżeli chodzi o trasę dotrzymanego słowa prawa i sprawiedliwości. Będą kolejne nasze spotkania, będziemy chcieli państwu przypominać o inwestycjach, które są ważne z punktu widzenia rozwoju, bezpieczeństwa i suwerenności naszego kraju. Mikrofon jest wyłączony, panie redaktorze, także proszę nie krzyczeć. Dziękuję serdecznie państwu za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia. Ale ja mogę odpowiedzieć. Ja mam tak Pana w tym momencie. Niestety jestem zmuszony, to nie jest żadna osobista wobec Pana uwaga, traktować jako przedstawiciela Kremla, bo tylko Kreml chce, żeby ten Pan przestał być ministrem obrony narodowej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.